wieczór. Prawda, futbolu w przeddzień meczu, który bardzo dużo znaczy, bardzo dużo waży. Meczu, który jest czymś więcej niż tylko grą o Euro 2024. Stawka większa niż Euro 2024 i w takim live'ie witam moich gości. Paweł Gołaszewski, piłka nożna, prawda, futbolu ekstra. Kłaniam się, dobry wieczór. Ja na biało, jako prawda futbolu. Paweł na czerwono, jako prawda futbolu ekstra. Natomiast Kaziu, tak się zastanawiałem, czy namawiać się na walijski trykot. Na walijski. Yes. Ale nie. Prawdziwy polski patriota z Wysp, Kazimierz Mochliński, korespondent sportu. Bardzo ciekawy twój tekst w dzisiejszym sporcie. Poczytałem. W Warszawie nie sposób nabyć papierowego wydania. Bardzo dużo wątków, które mnie zainteresowały, więc jestem ciekaw kilku z nich, żebyśmy tu przedstawili. Bo powiem tak, wczoraj trener Engel mówi tak, czy nie za dużo tych transmisji, tych rozmów, tych dyskusji, tych dialogów na temat meczu Polska-Walia? Ja nie mam takiego wrażenia, a panowie? Wydaje mi się, że trener Engel może jeszcze myśleć tymi czasami, kiedy on rywalizował z Walią, kiedy, no wiadomo, ukazywały się artykuły, ale raczej w gazetach, bo internet wtedy raczkował i to ciśnienie, ta dyskusja, to rozkładanie na czynniki pierwsze było troszeczkę mniejsze niż teraz, no ale to jest najważniejszy mecz w tym roku, ja tak uważam, dla polskiej piłki, absolutnie bez dwóch zdań tutaj, to ja taką tezę stawiam, spokojnie ją obronię, bo to jest mecz o przyszłość, nie tylko tej drużyny, nie tylko selekcjonera, ale całego PZPN-u z Cezarym Kuleszą na czele, ale to myślę, że nie dzisiaj, dzisiaj nie o tym, bo dzisiaj chyba pewnie chcemy porozmawiać o sprawach piłkarskich. Jeżeli to jest najważniejszy mecz z tego roku, no to tych transmisji musi być całe multum. Ja myślałem, że Roko tutaj zaproponuje, że nie wiem, jutro od 8 rano do 20:45 będziemy nadawać i analizować doniesienie po doniesieniu, ale na szczęście tak nie zrobiłeś. Kaziu, to ja się dopytam ciebie. Walia żyje futbolem, Walia żyje rugby, bo dzisiaj czytając swój tekst, no bardzo dużo takich kontekstów właśnie. Jak jest przestrzyżona trawa na Millennium Stadium, a jak na Cardiff City, bo tak chyba się nazywa obiekt, na którym zaczniemy grać, bo okazuje się, że dla rugby tą trawę strzyże się inaczej niż dla piłki nożnej. Już teraz, dobry wieczór. Od początku przepraszam, na biało, ale bez orła, więc to tak, powinien mieć orła na piersi, bo to jest ważny mecz dla Polski i wszyscy chcemy, żeby był skuteczny wynik. I może właśnie grać na boisku piłki nożnej raczej niż na boisku rugby pomoże. Ta drużyna walijska jest niezła technicznie, umią grać na trawniku, nie tylko kopią piłkę w górę do przodu do wielkiego chłopaka w ataku. Umią technicznie wiele, czy gra w Premier League, czy grało w Premier League, nie, mało co teraz, bo skład nie jest taki najmocniejszy, ale kilku z nich dobrze grało w Premier League, teraz nie gra w Premier League, ale mają dobry poziom techniczny. Umieją grać i więc trawnik jest ważny. I w rugby. W rugby jest wyższa ta trawa, tak? Jest tak. Naprawdę wyższa. Specjalnie jest różnica pomiędzy Millennium Stadium i tym stadionem Cardiff City. Tak jak Narodowy Stadion w Warszawie, to Millennium Stadium ma dach. I grano już sporo wielkich meczy pod dachem, ale ta trawa nie rośnie pod dachem, więc to trzeba sztucznie ją hodować i przywozić na stadion i dawać na płytę. To tak jak poprzednio się robiło na Stadionie Narodowym. Roman, ty wiele zrobiłeś o tym warszawskim obiekcie. Bardzo ciekawie o tej płycie. Jakie były poprawy, jak to było ważne dla Roberta Lewandowskiego, poza wszystkim innym, jak poprzednio krytykował to, co zrobiono, szef tego przygotowania zrobił, z którym ty już rozmawiałeś poprzednio, to jest znakomite, ale po prostu to nie jest tylko kwestia, że stadion rugby, stadion piłki nożnej
różnica trawy, trawnika na jednym, na drugim, ale to były ogromne kłopoty z hodowaniem i utrzymywaniem tej trawy na takim wielkim, wspaniałym zresztą stadionie, tak jak Narodowy przy rzece stolicznej w samym centrum miasta, ale z kłopotami też i trawnik był jeden z nich. Tego nie ma na otwartym, mniejszym stadionie piłkarskim. Kaziu, to dopytam cię, Walijczyk. Co to znaczy być Walijczykiem w Wielkiej Brytanii? Jak wielu ludzi mówi o sobie, jestem Walijczykiem? Jaka jest ich tożsamość? Czy to jest rzeczywiście poczucie odrębności i na ile ono jest znaczące, jeśli chodzi o Walię, Walijczyków? O tak, absolutnie. O wiele więcej będzie Walijczyków jutro i pojutrze, jak zwyciężą z Polską, niż jakby przegrali. Bardzo dużo jest rodzin mieszanych. Są też te rejony dookoła granicy, które są półwalijskie i półangielskie. Jest na przykład takie miasto piłkarskie zresztą, Shrewsbury Town. Shrewsbury, który gra w niższych ligach zawodowych angielskich i ma rzekę wiodącą się przez miasto, River Severn. I tak kręci się, tak jak w Krakowie, że są części miasta walijskie, są części miasta angielskie, więc to się miesza troszkę, ale to jest mały kraj, 3 miliony ludzi tam mieszka i to oczywiście to jest to miniaturka tego, co obywatelstwa angielskiego, wielokrotnie razy tyle, grają ich kluby w angielskiej lidze, w krykiecie grają w angielskiej lidze, w innych sportach też. W krykiecie zresztą nie ma reprezentacji Walii, muszą grać dla reprezentacji Anglii, bo nie ma oddzielnej reprezentacji Walii. Więc dlatego rugby jest specjalnie ważne, bo w rugby grają przeciwko Anglikom i to mają tą siłę rugby, tą tradycję rugby, gdzie wiele z ich najlepszych sportowców robi kariery, mają wybór, czy piłka nożna, czy rugby i idą na rugby, bo mogą pokonać Anglików i grają na tym samym poziomie regularnie, zwyciężają z nimi. Obecnie po mundialu, na mundialu rugby Pucharze Świata we Francji w ubiegłym roku dotarli do ćwierćfinałów i wiele z tych starszych graczy zakończyło kariery, więc teraz w turnieju sześciu narodów przegrali wszystkie mecze. Po raz pierwszy od ponad 20 lat. Długi czas, gdy to się nie stało, na dole tabeli sześciu narodów. Więc smutek, rozpacz. Dobrze grali przeciwko Anglikom w Londynie, ale przegrali i przegrali resztę meczu. Więc niestety, więc teraz bardzo, bardzo są chętni, żeby mieć podniesienie na duchu i zwycięstwo z Finlandią to im troszkę dało. Kaziu, czytając swój tekst w dzisiejszym sporcie, piszesz tak. Page faworyzuje granie w systemie 3-4-3. Bo bardzo dużo w tym live dzisiaj nie zatrzymujemy się, będziemy gadali do, no nie wiem czy północy, ale na pewno długo, bo chcemy bardzo dużo rzeczy omówić. Ten live ma sens dzisiejszy wieczór przez cały jutrzejszy dzień, aż do spotkania. I piszesz tak, Page faworyzuje granie w systemie 3-4-3. Niestety dla niego nie ma zbyt wielu graczy na poziomie z dawnych lat, a obecna jedenastka jest prawie nie do poznania w porównaniu do ostatnich baraży. Niewielu występuje w angielskiej ekstraklasie. W wyjściowym składzie na Finlandię aż sześciu piłkarzy występuje w drugiej lidze angielskiej.
czyli Championship, tak? Tak, dokładnie, tak. Trzech natomiast nie znajduje się na ogół w podstawowych składach swoich klubów w Premier League. Tylko para Neco Williams i Brennan Johnson regularnie gra w czołowej lidze. To zaledwie dwóch z 11. I no można nawet, Roman, powiedzieć, że, ani jeden z 11. Neco Williams, znakomity piłkarz, Brennan Johnson, znakomity piłkarz, ale też nie, może by nie byli w podstawowym składzie swych klubów w Premier League, jakby mieli wszystkich graczy dostępnych. Brennan Johnson może by nie grał, jakby Richarlison był w pełnej kondycji na przykład. Neco Williams sporo grał meczy w tym sezonie dla Nottingham Forest, często z ławki rezerwowych, ale, ale Nottingham Forest przez cały sezon nie ma stałego składu. Mieli dwóch trenerów już, pierw Steve Cooper, teraz Nuno ich prowadzi i ciągle zmieniają tą jedenastkę Nottingham Forest. Williams był w drużynie, poza drużyną, w drużynie na ławce rezerwowej, więc bardzo się było zmienić, ale zgrał sporo meczy. W różnych pozycjach zresztą, w obronie, w pomocy i w ataku. Trzeba powiedzieć, że wszystkie mecze Williams gra dla Nottingham Forest, to gra po prawej stronie. Gra na ogół, jest bardzo prawonogi. Gra po lewej stronie dla Walii, bo nie mają nikogo innego. On jest dobry piłkarz, on jest znakomity piłkarz. Strzelił bardzo dobrego gola z wolnego strzału przeciwko Finlandii, ale on jest prawonogi i gra po lewej stronie. I to też trzeba podkreślić z Walią. Dużo z tych graczy gra nie w swych najlepszych pozycjach, bo nie mają kogoś takiego poziomu po lewej stronie, to Williams musi grać po lewej, wówczas gdy dla Nottingham Forest zawsze gra po prawej stronie. Brennan Johnson na ogół gra na skrzydle po lewej stronie dla Tottenhamu, nie jako środkowy napastnik. Efan Ampadu, który jest bardzo dobrym piłkarzem i umie grać w pomocy, ale głównie dla Leeds United gra w obronie w trakcie tego sezonu. Harry Wilson, który jest lewonogi, więc to jest to ma sens, że gra po lewej stronie. Ale Harry dla Fulham, gdy gra dla Fulham i sporo gra dla Fulham, może nie jest zawsze w podstawowym składzie, bo mają też innych graczy, których używają w ataku, ale często na przykład wchodził z ławki rezerwowych i startował sporo razy, ale Harry gra dla Fulham po prawej stronie, bo w angielskiej piłce nożnej w Premier League mają ten pomysł inverted wingers, czyli zamienieni skrzydłowi, że lewonogi gra po prawej stronie, prawonogi gra po lewej stronie. Więc Harry gra na prawo dla Fulham na ogół, dla Walii gra po lewej stronie. Oni są dobrzy piłkarze, oni są technicznie wcale nieźli na poziomie Premier League, ale naprawdę żaden, ani jeden z tej jedenastki nie jest podstawowym na zawsze w klubie Premier League. Sześciu gra poza Premier League. Dla dobrych klubów, które walczą o przejście do Premier League z Championship, Leeds United, który ma taki wspaniały sezon, Leicester City, Southampton, ale to nie ma takiego żadnego gracza, który jest pewny startowania w drużynie Premier League i wiele z nich gra na pozycjach, do których nie są przyzwyczajeni. Słuchaj, to jeszcze jedno pytanie muszę ci zadać, bo to jest bardzo ciekawy piłkarz ze względu na umiejętności, ale też na jego historię. Ja to wyświetlę jeszcze raz. To jest skład Walii w meczu z Finlandią, także ze zmianami. To Paweł Stańko nam tutaj przygotował. I tu ta trójka w ogóle bardzo ciekawie o tym dwa dni temu opowiadał na Prawdzie Futbolu komentator meczu Walia Finlandia, Bożydar Iwanow z Polsatu Sport.
który mówił o tej roli Brennana Johnsona, Harego Wilsona i Davida Brooksa. I ja chciałbym cię dopytać o Brooksa, bo jego historia to jest historia z życia wzięta walki z rakiem, prawda? On przeszedł chemioterapię, więc to jest niesamowita historia, że ten chłopak dzisiaj wypożyczony on jest do Bournemouth, prawda? I taką rolę odgrywa w reprezentacji. Ja wiem, że teraz Wielka Brytania żyje też księżną Kate, prawda? W kontekście raka, chemioterapii. Tak, co jest, było lepsze dla Davida Brooksa, który jest bardzo popularnym chłopakiem, bardzo lubianym w tym składzie walijskim. Nie powinien naprawdę być może w drużynie, ale zawsze próbują znaleźć miejsce dla niego. Strzelił pierwszą bramkę na samym początku pojedynku z Finlandią w półfinale tych baraży. Ale miał raka, poważnego raka, który jakby nie był leczony, to by był śmiertelny. Ale rak, którego można leczyć. Podobny do tego, trzeba powiedzieć, z którego David Rockcastle, były gracz, napastnik Arsenału, umarł i jest jeszcze ze smutkiem wspominany. Ale był to rak, który reagował na chemioterapię, można było stosować i wyeliminować, nie tylko kontrolować, ale wyeliminować. I kłopot był po tym naprawdę powrót na siły, po kontuzji, podobny do kondycji, tak samo jak Kuba Moder ten długi, długi czas musiał wziąć po chirurgii na swym kolanie, to tak samo David Brooks, raczej niż po kontuzji, tylko po takim intensywnym leczeniu, musiał bardzo ostrożnie, powoli i przez długi czas powracać do kondycji fizycznej, która by dała mu wystarczająco dobry poziom, żeby grać znów zawodowo. I zaczął znów grać dla Bournemouth, ale teraz wypożyczyli do bliskich sąsiadów na południowym wybrzeżu Anglii, dobrze znanym Arturowi Borucowi, Southampton i Bournemouth. I gra w tej chwili w Championship dla Southampton i to jest ważne, żeby właśnie grał, bo Bournemouth nie mógł naprawdę jego ryzykować za bardzo poza z ławki rezerwowych, ale pokazał, że jest na siłach. To jest zawsze ryzyko powracać w takiej sytuacji. Jego dobry kolega jest chłopak, który nazywa się Tom Lockyer, były obrońca Walii. I jak mówimy o, ja piszę w tym artykule o tych wszystkich nieobecnych walijskich w tej chwili, to można do nich dodać Toma Lockyera, który by grał pewnie w obronie tej, ale tak jak Christian Eriksen podczas poprzedniego Euro, to parę razy już Tom padł na boisku i musiał być ratowany i mógł umrzeć ze swojej sytuacji sercowej. I on i David Brooks są bardzo bliscy siebie, obydwoje mieli kłopoty zdrowotne i innych rodzajów, ale bardzo wszystkim brakuje w walijskiej reprezentacji Toma Lockyera, który w tej chwili nie może grać dla Luton po tych sytuacjach kardiologicznych. Nie powrócił jeszcze do gry, pewnie może już nie powróci, ale to musimy cenić to, że David Brooks zdołał i na poziomie, że mimo bliskiego monitorowania, różne badania robione, to jest na poziomie, żeby nie tylko grać, ale startować na poziomie międzypaństwowych meczy. Kaziu, to jeszcze na koniec, patrząc na ten skład walijski, jeszcze o tej rozgrywce między Page'em a Probierzem, o karierze Page'a troszeczkę porozmawiamy za chwilę. Natomiast czy można pomiędzy nimi rozróżnić? Tutaj te fotografie, które masz za sobą, to bardzo podobne. Właśnie. Słuchaj, a powiedz mi,
Czy ty widzisz jakąś możliwość zmiany, jeśli chodzi o skład ten podstawowy walijski na jutrzejszy mecz z biało-czerwonymi, bo za chwilę porozmawiamy o składzie biało-czerwonym? Jest kłopot, że Page nie ma dużo możliwych zmian do zrobienia on nie lubi robić zmian, on na ogół stawia na stałość. Więc to było niespodzianką, że na mecz z Finlandią wziął z drużyny Dan James i Kiefer Moore, którzy na ogół grają dla niego, i wstawił tak troszkę inaczej tą frontową trójkę Harry Wilson, Brennan Johnson i David Brooks. Dlaczego? Bo postawił na szybkość. Szybkie ataki, szybkie kontrataki. I pewnie to zrobi to samo z Polską, bo będzie spodziewał się, że ekipa na poziomie Polski z graczami, które Polska ma, to będzie miała sporą ilość piłki będą próbować wygrać tą piłkę i szybkie kontrataki stosować, i na to ta szybkość Wilsona, Johnsona, Brooksa będzie ważna. James też jest bardzo szybki, jest nawet szybszy od reszty chłopaków i strzelił znakomitą bramkę czwartą dla Walii w czwartek, ale mówisz o tym piłkarzu Daniel James, który pojawił się na boisku w trakcie meczu, nie? Tak, Dan James. I on na ogół, Dan James jest, był na ogół jednym ze stałych graczy walijskich. Ja myślę, że Rob Page uważa, że może najlepiej użyć Jamesa, tak jak z Finlandią, żeby używał swą niesamowitą szybkość w końcówce meczu, gdy obrońcy już są troszkę zmęczeni. Kiefer Moore jest inną możliwością, bo on jest właśnie tym mocnym, wysokim napastnikiem, który może trzymać piłkę i może troszkę dać ulgę obrońcom, jak są pod presją, że mogą wykopać piłkę daleko i on ma siłę, żeby ją zatrzymać i czekać na innych chłopaków, żeby dołączyli w grę. Ale trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć natychmiast o tej walijskiej drużynie. Jest sporo graczy w tej drużynie, tak jak Brooks, tak jak Moore, którzy nie są chciani przez swych własnych klubów, którzy są w tej chwili wypożyczeni. W podstawowym składzie jest czwórka graczy, którzy nie są w tej chwili w swoich klubach takich ojcowskich, tak jakby, tylko są wypożyczeni. Joe Rodon, wypożyczony z Tottenhamu do Leeds United. David Brooks, oczywiście mówiliśmy, wypożyczony z Bournemouth do Southampton. Jeszcze jest Connor Roberts, wypożyczony z Burnley do Leeds United. Jest kilku takich, którzy nie są w tych klubach, gdzie które są ich właścicielami jeszcze, tylko są na wypożyczeniu. I dobrze grają dla swych klubów, i te kluby, czy Southampton, czy Ipswich, czy Leicester, czy Leeds, to znakomicie grają w tej drugiej lidze i to też im daje pewność siebie, bo mają te zwycięstwa. Nie najmniej Conor Roberts, bo musimy porozmawiać o wąsach. Nie wiem, czy wy słyszeliście o wąsach Conora Robertsa, szczęśliwe wąsy Conora Robertsa. Bo żona Robertsa chciała, żeby miał wąsy, więc on sobie zrobił wąsy, wyrosły mu. I odkąd wyrosły mu wąsy, nie przegrał ani jednego meczu. Ani dla klubu, ani dla kraju. Dla Leeds i dla Walii. Oczywiście w tym czasie Leeds ma znakomitą formę, to jest wspaniała drużyna, która bardzo dobrze gra w drugiej lidze. Ale oczywiście Walia to wygrała tylko z Finlandią,
która nie jest naprawdę na poziomie, że powinna się zbliżać do uczestnictwa obecnie w wielkim turnieju. To nie jest Islandia. Ale jednak z tymi wąsami Conor Roberts jest nie do pokonania. Więc ja myślę, że jedną rzecz, którą Polacy powinni zrobić jutro, to szybko chwycić Robertsa, wziąć żyletkę i te wąsy wyeliminować na początku meczu. To może będzie żółta kartka, ale będzie warto tego. Kasiu, dziękuję. To taki, rozumiem, angielski humor, czy brytyjski humor, nie wiem, czy zbyt humor, ale ja bym powiedział inaczej. To może jednak te wąsy on sam zgoli w pojutrzejszym meczu, jak będzie porażka, jednakże już koniec szczęścia z tymi wąsami będzie. Słuchaj, bardzo ciekawy to był wykład z twojej strony, taki pokazujący siłę i słabość, ja bym powiedział, Walii. Pawle, jak tak ty sam analizowałeś Walijczyków, wiem, że pooglądałeś różne rzeczy, patrzysz na ten skład, posłuchałeś jeszcze Kazia, żeby sobie uświadomić pewne rzeczy, że tu jest tylko dwóch podstawowych piłkarzy z Premier League. Tylko dwóch podstawowych piłkarzy. No tak, Roko, ale rozmawiamy o piłkarzach z Championship i ja pamiętam takie zestawienie, chyba Opta Stats robiło siłę ligi, no Championship była szóstą ligą albo siódmą, jeżeli chodzi w ogóle o Europę, więc to, że ktoś gra w Championship, to no to raczej my sprzedajemy piłkarzy do Championship albo no mówimy, że to jest jakiś fajny poziom, jeżeli Polak jakiś tam regularnie gra i wykręca fajne liczby, niż sześć odwrotnie. Piłkarzy, sześciu. Tak, to kiedyś Jerzy Brzęczek podważał, pamiętam, że jakość Championship po którymś meczu, że pamiętajcie, że my kończyliśmy mecz w składzie mając zawodnika z drugiej ligi angielskiej, no ale ta druga liga angielska jest według wyliczeń jakichś specjalistów szóstą ligą w Europie pod względem jakości, pod względem siły i tak dalej, więc myślę, że czołowe zespoły, te drużyny, w których grają Walijczycy spokojnie w Ekstraklasie, to sobie by radziły i tutaj byśmy się pewnie tym zachwycali, więc tak, to że ktoś w drugiej lidze, to tak jednak ja to biorę z przymrużeniem oka, bo Championship byłaby ekstraklasą w niejednym kraju. Jeżeli chodzi o Walię, to ja sobie oczywiście przygotowałem pewne rzeczy, no ale tu jak pan Kaziu zrobił 25-minutowy wykład, to ja mogę te notatki wszystkie gdzieś tam do kosza głęboko. Proszę, jeśli jest coś naprawdę istotnego, ciekawego, jestem za tym, żebyśmy to przedyskutowali, bo myślę, że... Nie, no to, Roko, to był taki wykład, że po prostu no wstyd i szacunek do pana Kazia mi nie pozwala, żeby tutaj, bo wszystko zostało wyłożone, no naprawdę kawa na ławę została postawiona, ale a propos Walijczyków, często my mamy jakiś widziałem taki jeden komentarz był, że my przypominamy sobie, że Walia, Szkocja to są drużyny, które grają tylko długimi piłkami i tak dalej. No i ja tak dzisiaj się przygotowując do tej transmisji, no my w eliminacjach Mistrzostw Europy wykonaliśmy więcej długich podań niż Walijczycy, patrząc na to, jak no statystycznie, tak, po Y-Scoucie, bo gdzieś mi jeden z kolegów to podesłał. No i tak spójrzmy też na to, z kim Walijczycy grali w eliminacjach, a z kim my graliśmy w eliminacjach, bo Walia grała choćby z Turcją, choćby z Chorwacją, czyli z drużynami, moim zdaniem, jeżeli te drużyny byłyby w polskiej grupie, to byłyby absolutnymi faworytami, a trzeba pamiętać, że w naszej grupie to my byliśmy faworytami i to my mieliśmy być w ataku pozycyjnym w 9 z 10 meczów, bo zakładałem, że jednak w Czechach, w Pradze, no to tam może być ten jedyny mecz, którego możemy nie mieć jakoś pod kontrolą. Tak było w marcu, kiedy zaczynały się te eliminacje, wiadomo, że im dalej w las, tym obraz naszej drużyny, obraz w ogóle i jakiekolwiek nadzieje, jakiekolwiek analizy, no to wszystko, to co było przed eliminacjami, należało podrzeć, wyrzucić, spalić, bo nic nie miało miejsca, absolutnie nikt nie przewidział tego, że będziemy dzisiaj grali w barażach i drżeli, bo to trzeba powiedzieć, że jednak jest, nie ma w Polsce, tak jak mamy taką tendencję przed wielkimi turniejami do pompowania balonika, tak przed tym meczem z Walią, ja akurat obserwuję, tak lubię sobie pewne komentarze wśród kibiców poczytać i posłuchać różnych programów ludzi mądrzejszych ode mnie i nie ma takiej pompki, że jesteśmy pewniakami, to jest taki bardzo duży szacunek, wiadomo padł ten slogan dzisiaj na konferencji prasowej, Michał Probierz to wykorzystał, finałów się nie gra, finały się wygrywa,
To jest oczywiście no, każdy przed w półfinale jakichś rozgrywek, na konferencji przed finałem zawsze pada to zdanie z ust trenerów drużyn, niezależnie od rozgrywek, rangi i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tutaj no, jutro nas czeka naprawdę mecz absolutnie wyrównany, mecz fizyczny, mecz pełen walki, ale mecz, który jest absolutnie do wygrania, bo ja mam takie wrażenie, że porównując to, co jest, co widziałem w meczu z Estonią, ale też widziałem po rozmowach z zawodnikami później po spotkaniu gdzieś tam w strefie mieszanej na PGE Narodowym, że jednak jest jakaś taka lepsza energia w tych chłopakach niż była we wrześniu, niż była w październiku, niż była w listopadzie i da się naprawdę to odczuć. Widać, no padło, nie pamiętam z ust kogo, chyba z Piotra Zielińskiego, że no my za sobą tęskniliśmy. Nie wiem, czy w listopadzie ktoś powiedział po kimś, że od października się ktoś za kimś stęsknił, bo jednak no to takie było trochę przyjeżdżanie na te reprezentacje jak na skazanie. A tutaj widać, że no Michał Probierz wykonał moim zdaniem też pracę bardzo mocno poza boiskiem, że jednak tę grupę zjednoczył, że jednak ci piłkarze naprawdę zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, że Kamil Grosicki mówi o tym publicznie w kilku wywiadach, że dla niego to może być ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski, że Wojciech Szczęsny mówi, że Mistrzostwa Europy 2024 to może być ostatni wielki turniej w jego reprezentacyjnej karierze. No i widać, że ci liderzy no chcą ten zespół po prostu poprowadzić na turniej, na którym my już powinniśmy być. My powinniśmy czekać na tego, nie wiem, być może jednego rywala w grupie, którego byśmy nie mieli, no bo trzeba pamiętać, że my powinniśmy tam już być. My dzisiaj powinniśmy mieć zarezerwowane hotele, bazy treningowe i tak dalej. To absolutnie nie ulega wątpliwości, ale no patrząc na to wszystko, co się dzieje, to kurczę, no jakoś takie mam, tu widziałem na czacie ludzie pisali, że jestem smutny, bo wiem, co nas jutro czeka. Nie, po prostu byłem skupiony i słuchałem, co pan Kaziu opowiadał, ale generalnie to ja mam jakieś takie przeczucie, że kurczę, tym jednym golem przepchniemy i nie wierzę, że wygramy 1-0, bo patrząc na naszą grę w defensywie i na to, że na wyjazdach to jednak czystych kont w eliminacjach to zachowaliśmy chyba tylko na Wyspach Owczych, to jednak no jakieś takie przeczucie, gdzieś ten patriotyzm taki, no to serce podpowiada, że kurczę, no trzeba to przepchnąć i ten mecz jutro będzie na pewno wyrównany, na pewno no, gdzieś tam te pojedyncze błędy, bo wydaje mi się, że i jedni i drudzy będą te błędy gdzieś popełniać, to żeby ktoś się nie zagapił, żeby ktoś nie stracił koncentracji, żeby ktoś nie złamał linii gdzieś, żeby zawsze skakać do tej piłki, żeby iść agresywnie na te strzały z dystansu. Ja przed tą transmisją roku rozmawialiśmy, łączyłem sobie skrót meczu z Ligi Narodów, taki obszerniejszy, kilkunastominutowy. Kurczę, no Wojciech Szczęsny tam wykonywał małe cuda w bramce. Poprzeczkę mieli Walijczycy z tego, co tutaj się nagrało. No tak było, bo faktycznie sobie przypominam, prawda, futbolu wystawiła dziewiątkę Szczęsnemu właśnie. Szczęsnemu dziewiątkę daliśmy, tak. Zobaczcie, tu są noty z tego meczu, o którym wspominasz. To jest jeden z tych 9 nieprzegranych meczów z Walią od tej porażki w Cardiff w 73. I 6 zwycięstw z rzędu ostatnio i między innymi to jest ta wygrana z Czesława Michniewicza w składzie Szczęsny, Bednarek, Glik, Kiwior, Bereszyński prawe wahadło, Zalewski lewe, środek pola to wówczas był Krychowiak, Żurkowski, Zieliński i w ataku Świderski, Lewandowski, pamiętamy bramka padła po zagraniu Kiwiora do Lewandowskiego, a ten błyskawicznie zagrał do Świdra, który kapitalnie się znalazł, czyli bramkę, natomiast te noty no, nie są przypadkowe gdzieś na gorąco, ale analizując ten mecz wystawiliśmy Szczęsnemu 9 za tamto spotkanie. Natomiast jedną rzecz chciałem tutaj, poprosiłem dzisiaj Bogdana Cisaka, bo oglądałem ten, złączy nas piłka materiał kulisy meczu z Estonią. Ja nie chcę już nawiązywać do tego meczu w jakiś sposób szczególny, żeby analizować to, jak graliśmy. Natomiast z drugiej strony sobie myślę, że trener musi zaufać piłkarzom, piłkarze muszą zaufać trenerowi. I wydaje mi się, że pewne rzeczy zaczynają grać w naszym zespole, że zaczyna być to zaufanie Probierza do pewnych piłkarzy. Zaraz o personaliach porozmawiamy, czy nie jest przesadne zaufanie na przykład do niektórych piłkarzy, ale też do pewnego sposobu gry,
pewnej taktyce i w pewnej mentalności. I na tej łączy nas piłka, Bogdan mi tu spisał kilka rzeczy, i on mi spisał więcej, ja tu wyświetlę coś takiego. Robisz mówi tak, zobaczcie, zdajemy sobie sprawę, jaki to mecz, jak musimy zagrać. Od samego początku musimy grać na naszych zasadach i to jest bardzo istotne, żebyśmy do tego meczu podeszli bez obaw. I to jest takie, powiecie, zdanie, które nic nie mówi. Ale kolejne zdania w tym wykładzie Michała Probierza na tej odprawie, bardzo fajnie, to jest taki obrazek, ja już nie chciałem obciążać dzisiaj naszego świetnego Pawła Stańko, żeby przygotowywał. Przyciemniona sala, zobaczcie, jest przyciemniona sala, wykładający Michał Probierz na tej odprawie do piłkarzy przed Estonią. Ja pominę kilka wątków, ale pokażę to, co mi się podoba, bo moim zdaniem trafił w sedno. Tak jak czasami krytykujemy trenerów, to wypada czasami powiedzieć, że wow, on przewidział pewne rzeczy w tym meczu, albo inaczej, chciał, żebyśmy mówiąc o tych naszych zasadach rozegrania meczu ze Stończykami. Zobacz, to jest cytat z Probierza na łączy nas piłka. Zielu, uderzać. Pitrek, on chyba powiedział, Pitrek, czyli chodzi o Kubę Piotrowskiego. Uderzać macie dobrze, uderzenia tak samo Sliszu uderzać. Rozumiecie? Żebyście dali możliwość rozszerzenia boiska. Czyli on domaga się od Zielińskiego, od Piotrowskiego, od Slisza strzałów z dystansu. I to rzeczywiście widać w tym meczu. Tu jest kilka takich sytuacji. Ale to wiesz co, Roko, wydaje mi się, że Michał Probierz, tak jak ja pamiętam, jak z piłkarzami się rozmawia właśnie w strefie mieszanej, że Michał Probierz od początku swojej przygody, pracy z reprezentacją, no stara się gdzieś przekonać piłkarzy do tego, aby szukali tych prób, żeby nie wchodzili z piłką do bramki. To też jest taka broń, z której my widzimy. Słuchaj, to nie jest pierwszy vlog, który to nawet pokazuje, a ty mówisz jeszcze przy rozmowach z piłkarzami to wychodzi. Ale zobacz, w tym vlogu jest jeszcze wywołany Zieliński, wywołany Piotrowski, wywołany Slisz i oni strzelają, naprawdę grzeją na tą bramkę kilka razy. Czasami miałem takie wrażenie, że nawet trochę na siłę, nie ta pozycja, nie ten dystans. Ale wiesz, no ma to jakoś czemuś służyć. Następna sprawa, zobaczcie, co się jeszcze mega sprawdziło, jeśli chodzi o słowa Probierza, które wypowiedział do piłkarzy przed meczem. On mówi tak, dokładnie w działaniach, jako podstawa, nie obawiać się szukać pojedynków jeden na jeden, jeśli zawodnik ma żółtą kartkę, skupić się w szczególności, by grać na tamtą stronę i ciągle jeden na jeden, żeby dostał drugą. No i to jest to, co zrobił Zalewski, tak? Jechał z tym gościem, jedna kartka, druga kartka, to wykartkowanie Estończyków spowodowało, że naprawdę oni w dziesiątkę, oni przy ich potencjale piłkarskim, no byli już wręcz bezradni. Oni byli jak wiesz, tacy goście na skazanie prowadzeni, a nie możliwość tam zagrożenia, prawda? To wydaje mi się, że jest bardzo... Ale to, Roko, to normalne, to w sumie to każdy trener mówi, no, że jeżeli gdzieś ktoś złapie kartkę, to jednak na tego rywala trzeba grać, tak? Więc no tutaj ale fajnie, wiesz, że... Ale nie chodzi o to, że normalne, bo wiesz, to wydaje mi się, okej, okay, pewnie w szatni piłkarskiej, co przed każdym meczem pada ileś słów, ale tutaj akurat on zaszczepił te jeden na jeden. Widzieliśmy wczoraj w tym wykładzie, który ja już wyrzuciłem z systemu tą liczbę tych driblingów Zalewskiego, więc wam nie otworzę, ale to było chyba kilkanaście driblingów, większość zdecydowanie zwycięska. To jest wielka broń Zalewskiego. I absolutnie tak, ta świadomość wchodzenia w pojedynków. Ten Zalewski, słuchajcie, to jest naprawdę wielki wygrany ostatnich trzech meczów reprezentacji. On ma udział w sześciu bramkach. W sześciu bramkach. To naprawdę to długo by szukać piłkarza, który miał taki wpływ na grę biało-czerwonych. Musielibyśmy gdzieś wracać do czasów najlepszej dyspozycji Lewandowskiego, pewnie, nie wiem, dobrej gry Piszka Błaszczykowskiego, kogoś takiego, Milika może w swoim prime jakoś. To jest chłopak, który naprawdę ma wielki udział w golach, po prostu w golach, prawda? A plus ta czerwona dla Estończyka, nie? Także to się troszeczkę chciałem podkreślić, takie moim zdaniem tak, piłkarze chyba ufają Probierzowi i teraz ja wyświetlę skład biało-czerwonych.
który ja przewiduję, ale nie, że to mój pomysł, tylko wydaje mi się, że tak może zagrać Michał Probierz. Pytanie, co z prawym wahadłem? Bo tutaj ja mam Bereszyńskiego, natomiast rozumiem, że do ostatniej chwili będzie się ważyło, czy nie zagra Frankowski. Wydaje mi się, że to będzie składał... Dzisiaj trenował, to też jest ważna informacja, że dzisiaj Przemek Frankowski trenował i to jest absolutnie świetna informacja dla Michała Probierza. I tak patrzę na ten skład, no kurczę, no ja bym jednak tutaj tej jednej zmiany dokonał, bo jednak no gdzieś ten Jan Bednarek, ten gol z Estonią, no jakoś nie może się obrońca tak zachować w takiej sytuacji. I to okej, no było 5-0, no to tym bardziej, no jeszcze ta reakcja Wojtka Szczęsnego, który był wściekły, że nie zanotował tego czystego kąta, to naprawdę no tutaj gdzieś ten znak zapytania mi się pojawia. Ale wracając jeszcze roku do tego, co mówiłeś, czyli o Nikoli Zalewskim, to absolutnie myślę, że podczas kadencji Michała Probierza to chyba najlepszy piłkarz reprezentacji Polski. Tak biorąc pod uwagę wszystkie mecze, odkąd selekcjonerem biało-czerwonych jest Michał Probierz, no i trzeba trenerowi Probierzowi oddać jedno. Tak jak Fernando Santos nie był w stanie nikogo zbudować, takiego nieoczywistego, tak Michał Probierz, okej, Zalewski już gdzieś wcześniej w tej reprezentacji był, ale w końcu teraz rozkwita, no ale jednak Jakub Piotrowski, to jest absolutne odkrycie, uważam, selekcjonera. Znaczy odkrycie, no to był piłkarz w kręgu zainteresowań już dawno, dawno temu sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski, ale tak naprawdę no Kuba Piotrowski teraz staje, no dzisiaj, tak jak przeglądałem sobie składy w różnych mediach, no nikt sobie nie wyobraża tego składu reprezentacji Polski bez Jakuba Piotrowskiego. No Roko, jeżeli rok temu ktoś by ci powiedział, że Jakub Piotrowski będzie podstawowym zawodnikiem reprezentacji Polski, kiedy mówiliśmy o tym, że biało-czerwoni będą przebudowywani, tak, że Fernando Santos musi szukać nowej krwi, świeżej krwi, no mówiło się w środku pola, może Żurkowski, może Slisz i tak dalej, no ten Piotrowski nagle wyskoczył. Pamiętaj, ja żyję z rozmów z ludźmi, to jest moja zasada żelazna, ja żyję ludźmi, dlatego nigdy nie unikam rozmów z selekcjonerami i muszę ci powiedzieć, że moja wiedza o Piotrowskim, bierze się z rozmowy, to muszę oddać gościowi, może mnie nie lubić, ja mogę mieć dużo do niego, ale muszę oddać, że Czesław Michniewicz. Miałem z nim kilka rozmów jesienią tamtego roku i on już wtedy też był pod wrażeniem Piotrowskiego. On go powołał, on go miał w szerokiej kadrze. To on mi tłumaczył, że to jest piłkarz, który jest świetnie wyszkolony technicznie. On go znał przecież z młodzieżówki. Pamiętaj, że on go zabrał wtedy na młodzieżowe mistrzostwa Europy i on nie był tam wiodącą postacią. Ja byłem na tym turnieju. Powiedział tak, Roko, jeśli chodzi o Piotrowskiego, to jest piłkarz, który ma przed sobą wielką przyszłość. I to jest piłkarz, który naprawdę niech jego wzrost nie myli, bo on przez to, że grał futsal przez kilka lat, świetnie czuje piłkę. On go nawet, z tego co pamiętam, nie jestem pewien, czy przymierzał do debiutu w meczu z Walią, ale tak mi się wydaje, tak mi chodzi coś po głowie, że w PZPN-ie spotkałem Czesława Michniewicza, a on gdzieś tam miał w głowie, że Żurkowski, ale też może Piotrowski z Walijczykami wtedy w Cardiff. Do tego nie doszło, natomiast on gdzieś tam przymierzał tego. Pierwsza przymiarka w ogóle Piotrowskiego do kadry, pokazywaliśmy tutaj, jest w raporcie pomundialowym na Wałki. Już wtedy jako młodziutkiego piłkarza, gdzieś go miał tam na liście numer 8, pod numerem 8 chyba na piątej pozycji był, za Żurkowskim był Piotrowski, więc nawet na Wałka widział jego potencjał. Ten chłopak troszeczkę się pogubił, wiecie jak to jest, jesteś taką gwiazdeczką, taką fajną postacią w naszej ekstraklasie, idziesz do Gent, tam nie grasz, to jest problem, idziesz do drugiej Bundesligi, do Fortuny, tam się trochę odbudowujesz, postawił na ciebie Ludogorets Razgrad i to się świetnie sprawdziło. Probierz jeździł na mecze Ludogorca. Słuchajcie, to on już w pierwszym meczu swojej kadencji z Wyspami Owczymi dał mu zadebiutować. W meczu z Czechami, gdzie zobaczcie jaka jest sytuacja, tutaj wyświetlę skład tego meczu, przypomnę zdarzenie. W południe, w dniu meczu z Czechami, gdzie my mamy dalej szansę na bezpośredni awans do finałów Euro 2024, niezależnie to już do końca od nas, ale zwycięstwo z Czechami jest warunkiem, który powoduje, że może pojedziemy bezpośrednio na Euro. Okazuje się, że nie może grać z Zielińskim. Zobaczcie, co się dzieje. Jest skład, Slisz, Damian Szymański, Piotrowski jest w pierwszym składzie. Sebastian Szymański jest piłkarzem,
który jest do dyspozycji, a wchodzi dopiero w 86 minucie na samą końcówkę. To pokazuje, że już wówczas w listopadzie Piotrowskiemu zaufał Probierz. W trakcie tego zgrupowania na jednej z konferencji prasowych Michał Probierz powiedział wyraźnie do dziennikarzy: panowie, to nie jest szóstka, to jest ósemka, często dziesiątka. Dlatego Paweł, ja tu jeszcze wyświetlę drugą wariację, moim zdaniem możliwą, nie wiem czy prawdopodobną, ja bym wolał ten skład, do Bednarka jeszcze wrócimy, ja bym wolał skład z dwoma napastnikami. Natomiast jak słucham Kacpra Marca, jego wykładów o grze Krakowi, to nie chodzi tylko o mecz z Wyspami Owczymi, to chodzi o to, że Probierz bardzo często w Krakowi grał 3, 4, 2, 2 dziesiątki, jeden napastnik. I chodzi mi po głowie, żeby powstrzymać tych Walijczyków, to byłby oczywiście bardziej defensywny wariant, że jest możliwa gra z Liszem, Damianem Szymańskim jako szóstkami. Ale co teraz, Roko, właśnie Damian Szymański uważa, że prosto z trybun wyląduje w jedenastce, bo to by było jakieś zaburzenie moim zdaniem. Nie, nie, bo wiesz co, wiesz dlaczego oni byli na trybunach? Oni byli dwaj na trybunach, Bereszyński i Damian Szymański, ponieważ oni są szykowani na Walię. Nie mówię, że w pierwszym składzie, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Oni są szykowani, oni, mecz z Toniu był tylko elementem rozgrywki, której mamy sobie poradzić bez nich, bo oni są możliwi. Zobacz, jak życie spowodowało. Frankowski kontuzja, Kasz kontuzja i Bereszyński jest do składu, jeśli no Frankowski tak. Był, nie był. A Damian Szymański, on jest po kontuzji, więc oni uznali, że niech on lepiej popracuje te parę dni w kontekście meczu, bo to jest ważny piłkarz dla Probierza. To był piłkarz, który wychodził w pierwszym składzie już jesienią. Więc wydaje mi się, że Damian Szymański jest wyżej niż Romańczuk w kadrze, mimo że Romańczuk był w kadrze meczowej na Estonię, to w tej kadrze w hierarchii Probierza wyższe miejsce zajmuje Damian Szymański. Taki skład mi chodzi po głowie jako ewentualność właśnie. Slisz, Damian Szymański, Zieliński, Piotrowski jako dwie dziesiątki, z tym, że Piotrowski też taki wchodzący w pole karne i Lewandowski na szpicy. Kaziu, co ty na te nasze wariacje, zanim oddam Pawłowi głos? Ach, Roko, wiesz, co mnie ciekawi jest ta szybkość Walijczyków. Kto w tej obronie może się przeciwstawić tych szybkich akcji, gdzie nie tylko bieganie z piłką, ale te szybkie podawanie do graczy w biegu, próbujących przebić tą linię spalenia. Bo wiesz, na przykład to by mnie martwiło o Bednarku, więc... A jak to ten w Southampton? Jakie jest twoje zdanie, tak jak czasami rozumiem? Ty jesteś, wiem, że za każdym Polakiem gdzieś tam patrzysz, śledzisz medialne wypowiedzi, pewnie nawet mecze pewnie Southampton, jak cię znam. Jakie ty masz zdanie o Bednarku, jeśli chodzi o Championship, jego grę, jego postawę, jego interwencję? Nie wiem, ile to jest psychologiczne też. Jego wielki transfer kariery był do Aston Villa, to nie wyszedł i tak troszkę tak jak z, co to można powiedzieć, z ogonem pomiędzy nogami wrócił do Southampton. Z podwiniętym ogonem, tak. I tak troszkę to co Paweł mówi jest bardzo istotne. Czuję się zawsze, że ma błąd w nim. Więc ja wolę, jak on grawa się w trójce w obronie raczej niż w parze pośrodku obrony. Ale też to jest ważne, żeby chronić tych tylnych obrońców, żeby nie musieli za wysoko grać. Więc para... A Bednarka to jest zabójcze gra, jak grasz wyżej. No właśnie, więc granie tą linię w pomocy defensywnej przed obrońcami jest też ważna. Ja myślę, że brak Kasza będzie wielki. To jest inteligentny chłopak, który znakomicie gra. Ezri Konsa, który jest jego rywal o miejsce w drużynie Aston Villa, właśnie zadebiutował w reprezentacji Anglii przeciwko Brazylii na Wembley w sobotę. To jest tak dobry piłkarz Ezri Konsa, ale Unai Emery w Aston Villa mimo myśli, ja będę grał Konsa raczej niż Kasza,
ale Kasz ciągle jemu podkazuje, że nie, musisz mnie też mieć w drużynie. I musi Emery znajdować sposoby na użytek i Kasza, i Konse. I ja myślę, że ten brak Kasza z jego szybkością, jego możliwością przemienienia defensywy na atak, to będzie duża strata. I bardzo by mnie ciekawiło, co wy byście myśleli o tym, jak Frankowskiego zastąpić, czy będzie się ryzykować jego i czy właśnie, jak nie Bednarek, to kto w tej pozycji. Kiwior, ja myślę, jest rosnący, on jest młody chłopak, tylko 23 lata ma, ale żeby mieć Polaka grającego nie tyle w Premier League, ale o tytuł mistrza Premier League, pod tą presją, pod tym napięciem, tydzień po tygodniu, ja głównie oglądam Arsenal w tej chwili z tego powodu. Oczywiście się śledzi wszystkich Polaków, ale Arsenal i Kiwior grają o mistrzostwo i robią dalsze postępy w Lidze Mistrzów. I coraz to więcej trener Arsenalu Mikel Arteta stawia na Kiwiora i chłopak rośnie w pewności siebie. I oglądając te mecze na stadionie, to nie można podkreślić wystarczająco, pod jaką presją ci gracze występują. Taki mecz, mimo że jest dla kraju ogromnie ważny, to nie jest na tym samym poziomie sprawdzian, jaki znajduje parę razy na tydzień w Premier League i Lidze Mistrzów. Ale po drugiej stronie obrony to by mnie troszkę martwiło. I jeszcze ostatnia rzecz. Zalewski, znakomity piłkarz w ataku. Czy po naukach od Jose Mourinho jest wystarczająco skuteczny w obronie też? Bo będzie musiał być. Słuchajcie, to jedna tutaj jeszcze wstawka. Bogdan Cisak potwierdza, tu jest ławka rezerwowych w meczu z Walijczykami z PZPN-owskiej strony w Cardiff i to jest, Piotrowski jest na tej ławce, a we wcześniejszych meczach on był w kadrze meczowej u Michniewicza, a nie był na ławce, więc ja dobrze pamiętam, czyli w tym meczu miał zadebiutować. Był taki plan, wiecie jak to jest z planami trenerów czasami, no mecz powoduje, że rzeczywiście nie ma możliwości, ale myślał o tym piłkarzu Piotrowskim Michniewicz. Natomiast trzeba oddać, ja się tutaj absolutnie podpisuję pod tym, co chyba Paweł mówi, że Piotrowski to jest odkrycie probierza. No, nawet jeśli Michniewicz przymierzał, to jednak debiut jest od probierza i konsekwencja postawienia na Piotrowskiego. I zobaczcie, w obliczu konkurencji, bo konkurentem do grania jest choćby Sebastian Szymański z Fenerbahce Stambuł, tak? Piłkarz w ogromnym doświadczeniu też klubowym, a jednak stawia na Piotrowskiego. Pawle, nie pocieszył nas tu Kaziu, jeśli chodzi o formę czy możliwości Bednarka. Wiesz co, Roku, ja ostatnio... Bo wiesz, wczoraj w Cafe Football doszło do burzy. Rzadko w Cafe Football jest aż taka burza z piorunami i to nawet nie z udziałem dziennikarzy, a z udziałem trenerów, piłkarzy, byłych trenerów, aktualnych trenerów, bo Maciek Stolarczyk jest trenerem, a Tomek Hajto nie jest. Tomek Hajto jest oburzony wręcz, że gra Bednarek w pierwszym składzie, na co Maciek Stolarczyk mu tłumaczył, że po prostu trener nie może tak myśleć, że jak już zagrałeś Bednarkiem, to musisz grać Bednarkiem, bo to daje pewności siebie drużynie i Bednarkowi. Jak popatrzyłem na ten vlog na Łączy Nas Piłka, tam Bednarek znowuż jest jednym z tych, który w szatni przemawiał obok Lewy coś. Ale wiesz co, wczoraj Łukasz Olkowicz w Meczykach, byliśmy przy okazji konferencji prasowej Bartka Slisza i Nikoli Zalewskiego i Łukasz Olkowicz powiedział, wszystko się zgadza, Janek Bednarek fajnie mówi, fajnie przemawia, tylko później, no jeżeli myślisz słowo lider i kreujesz taką postać, no to okej, on ma fajnie mówić, ma budować drużynę, ma budować kolegów, tylko że on później musi wyjść na boisko i to te słowa potwierdzić formą sportową. No i generalnie do momentu wyjścia na boisko wszystko się zgadza, ale sam, Roko, robiłeś sobie analizę
goli straconych przez reprezentację Polski w poprzednim roku, no to w tym straciliśmy jednego, no i znowu zamieszany jest Janek Bednarek. Ja nie mówię, że to 100% winy na niego, ale generalnie największy procent, jak byśmy sobie musieli tam rozłożyć, pewnie między Slisza, Modera, Bednarka, niektórzy wiem, że jeszcze Wojtka Szczęsnego pod to podpisują, no to jednak największy procent winy byśmy przypisali Jankowi Bednarkowi. Dlatego no tutaj to po prostu... No, kiedy ten piłkarz, generalnie on ogrywał się przy Kamilu Gliku, to wydawało się, że to będzie taki naturalny następca i tak dalej, i tak dalej. No a tak naprawdę no Janek Bednarek no częściej nas w reprezentacji Polski zawodzi niż dojeżdża w tych kluczowych meczach, więc wydaje mi się, że tutaj no ja bym jednak poszukał innego rozwiązania. No wczoraj powiedziałem w meczekach, że zastąpiłbym Bednarka Salamonem, więc będę konsekwentny i w ten sposób spróbowałbym zagrać. A Pawła Dawidowicza może przesunął jako tego półprawego. Chyba on w meczu z Anglią tak grał na Stadionie Narodowym, Paweł Dawidowicz, jako ten półprawy i wydaje mi się, że wypadł całkiem nieźle. Absolutnie, zgadzam się z tobą, tak, w meczu z Anglią, pamiętam, wtedy też świetnie grał Damian Szymański, który strzelił bramkę, pojawił się na boisku. Bednarek, wiecie, patrzę, 55 meczów w reprezentacji. Nie jest tak, że wszystkie mecze grał słabo, nie? Bo ja pamiętam nawet za Michniewicza na przykład świetny mecz w Rotterdamie, gdzie dowodził obroną, grając z Kiwiorem na środku i rzeczywiście dawał radę, skończyło się 2-2, gdzie nie grał w tym meczu Glik wtedy, prawda? Natomiast... Rokro, czy to kłopot nie jest, że Janek Bednarek dobrze gra i ma pewność siebie i wystąpi znakomicie przez 85 czy jeszcze tam minut, ale ma te błędy w sobie, a w takim meczu, co jest kluczowe jest, żeby, jak już powiedzieliście, wyeliminować błędy. Drużyna, która wygra, to będzie drużyna, która nie zrobi tych błędów i nie otworzy się dla przeciwnika. Zgadzam się. I wiecie co, tak Paweł nawiązał do mojej analizy, bo ja tak mówię, trzeba dobrze wiedzieć, bo tam straszna jest dyskusja też. Tomek Hajto tu czasami rozpala to ognisko dyskusji. Ma do tego prawo, jest ekspertem, człowiekiem, który w wielu futbolowych bojach brał udział na boisku i on uważa, że w ogóle on by zmienił w ogóle bramkarza w trakcie tych eliminacji, a najpóźniej przed barażami, bo on uważa, że bardzo dużo bramek jest też w jakimś stopniu, może nie, że puszcza szmaty, ale nie ma farta przy interwencjach, nawet przy tej na Narodowym, niby strzał dość z bliska, ale taka pachówka to strasznie boli bramkarza. Wiem coś, jako bramkarz Górnika z Łotoryja, że wiesz, jak dostaniesz taką bramkę, to diabli cię biorą przez kilka dni. Generalnie diabli wzięli, widziałeś Szenę od razu po strzale, tam ja nie wiem, do kogo on przemawiał, wydaje mi się, że to Bednarka, a po meczu zamiast się cieszyć, wszyscy się cieszyli, on po prostu do szale. No właśnie Iroko, i w takich sytuacjach, nie wiem, będzie taka sytuacja w meczu z Walią, no i będąc Wojtkiem Szczęsnym, mając przed sobą Janka Bednarka, ty nie masz pewności, czy ten chłopak pójdzie i da z siebie 100% i jakąkolwiek częścią ciała będzie chciał zablokować te uderzenia, aby nie dopuścić rywala do oddania tego strzału, żeby przyjąć to na ciało, no bo włączasz sobie powtórkę tego gola, no i po prostu, po prostu nie, no zareagował tak, a nie, inaczej. Ja jeszcze tylko roku, pozwól, że dokończę, bo pamiętam miesiąc temu bodaj było łączenie na Kanale Zero z Janem Bednarkiem i tam wiem, że Przemek Ludzki, który też nałogowo przecież ogląda angielską piłkę, mówił, no Jan Bednarek, no czołowa postać teraz, Southampton i naprawdę, no tu mnóstwo pozytywnych słów na jego temat i tak dalej, tylko że, no kurczę, to jest, reprezentacja jest na tyle specyficznym miejscem, że możesz grać super w klubie, a przyjeżdżasz na kadrę i nie dojeżdżasz. I takich przykładów było mnóstwo. No, postać Piotra Zielińskiego przez lata przecież była oceniana w ten sposób, że w Neapolu był liderem, w Neapolu czarował, kreował i tak dalej, a przyjeżdżał na kadrę i czasami no gdzieś znikał w szarości tej drużyny. I tutaj no wydaje mi się, że z Janem Bednarkiem może, nie wiem, być podobnie, że on po prostu no, to jest dobry obrońca, radzi sobie w Championship, zbiera tam pozytywne noty, no ale w reprezentacji Polski generalnie na razie nie dojeżdża. Zabrakło mi refleksji wczoraj w czasie tego programu, bo Maciek Stolarczyk i też Przemek Iwańczyk strasznie bronili, że nie zmienia się żołnierzy w czasie wojny, koni w czasie przeprawy, wiesz o co chodzi, nie? I tak bronili tego Bednarka na siłę.
Zabrakło mi takiej refleksji. Ja teraz spojrzę, słuchajcie, w ten skład, który zagrał w Cardiff w 73. Zobaczcie, tu jest skład taki. Tomaszewski w bramce, Gut, Ćmikiewicz, Gorgoń, Anczok na lewej obronie. Ostatni mecz Anczoka w reprezentacji. Kasperczak, Dejna, Maszczyk, Kraska, Lubański, Gadocha. I okej, okay, przegrywamy. Już zupełnie inny skład jest choćby z Anglią w tym legendarnym meczu w Chorzowie, prawda? Tomaszewski, Rzeźny, debiutant z Anglią, debiutant. Z tą Anglią Alfa Ramsdeya, rozumiesz, z tymi gośćmi, którzy byli mistrzami świata w 66 i byli w ćwierćfinale mundialu. Debiutant sobie gra, Bulzacki, Gorgoń, Musiał, Kraska, Ćmikiewicz, Dejna, Banaś, Lubański, Gadocha. I tak sobie myślę jeszcze, mój Boże, jak zabrakło mi refleksji wczoraj, żeby skontrować tego Stolara i mu powiedzieć tak, to Kazio Górski odniósł mega sukces na Wembley remisując 1-1, prawda? Kazio, niedawno robiliśmy transmisję o tym meczu. Para obrońców jest Bulzacki i Gorgoń w tym meczu. No dobra, i fajnie. I wczoraj rozmawiałem z Grzegorzem Lato na temat Kazimierza Dejny, bo szykuję wznowienie książki o Kaziku Dejnie, będzie Dejna, czyli obcy w nowym wydaniu z rozdziałem dodatkowym o Stanach Zjednoczonych z niesamowitymi zdjęciami. Pewnie będę reprodukował choćby taki, proszę bardzo, program City, który przy okazji Lecha, nie? Kazik na okładce, niesamowite, sympatyczne chwile. Natomiast tak sobie myślę, taki Kazio Górski, jakby był oportunistą, to by powiedział tak, no nie, no na Wembley grał Bulzacki z Gorgoniem. Ja wystawiam Bulzacki, Gorgoń się w ogóle nie zastanawia nad parą środkowych obrońców. Zaczyna się mundial w Niemczech, mecz z Argentyną, która jest jednym z faworytów tego mundialu. Ma Kempesa, Heredię, paru innych piłkarzy, genialnych wtedy, Ayale i tak dalej. I słuchajcie, wychodzi Żmuda 20-letni. I Lato mówi, Roman, wiesz co grał Żmuda? Władek Żmuda 20-letni, profesora. On grał profesora na tym mundialu, 20-latek. No czasami musisz nawet z meczu na mecz wystawić jak Górski debiutanta Rzeźnego, tak? Podmienić jak Górski podmienił Bulzackiego na Żmudę. Musisz mieć jako trener odwagę. Trochę jest, wiesz, to rozumiem, że początek tworzenia drużyny przez Michała Probierza. Jemu i tak, ja uważam, że udało się więcej niż wielu myślało, że się uda, nie? W takim znaczeniu, że już widać tą zmianę personalną. Oczywiście, no jutro jest ten dzień prawdy, tak? Zbliżamy się do północy, ale nie, jeszcze nie ma północy. Także, nie, Roku, jeszcze godzina. Jeszcze godzina. Także jest taki dzień prawdy tej pracy probierzowej. Bo za pierwszym razem jemu ta praca nie wyszła tak naprawdę, tak? Bo miał szansę realną bezpośredniego awansu na Euro, to mu nie wyszło. Ma powtórkę, żeby awansować bezpośrednio. I słuchaj, jego decyzje bardzo dużo ważą. Paweł się domaga tej decyzji. Ja nie wiem, a co na czacie piszecie? Jak jesteście za zmianą? To jest bardzo dajcie znać, czy Bednarek, czy Salamon na przykład, albo kto za Bednarka? O takie pytanie zadam na czat, jeżeli możecie się odnieść. Ale Roko, ty sięgasz do takich czasów, gdzie jeszcze mój tata był bardzo młodym człowiekiem. Wręcz raczkował, bym powiedział, ale ja bym wrócił do tego meczu barażowego sprzed 2 lat, do meczu tak. Ze Szwecją. Jaki skład wtedy wystawił Czesław Michniewicz? Przypomnijmy sobie, że w środku pola wówczas zagrał Krystian Bielik z Jackiem Góralskim i z Jakubem Moderem. Przed nimi Piotr Zieliński, taki Sebastian Szymański, jakoś tak to było wtedy ułożone. Jacek Góralski zagrał wtedy w meczu ze Szwecją, choć w reprezentacji Polski poprzedni mecz zagrał w listopadzie 2020 roku, bo zerwanie więzadła krzyżowego nawet w tym sparingu ze Szkocją przecież nie zagrał i tam pamiętasz, jak selekcjoner Czesław Michniewicz opowiadał, że Góral, dopóki nie złapiesz kartki, to grasz, złapał kartkę, no i w jego miejsce wszedł Grzegorz Krychowiak, który chwilę później wywalczył rzut karny i wyszliśmy na prowadzenie. Ale tak naprawdę no to też były takie dość nieoczywiste wybory. No, Krystian Bielik w meczu ze Szkocją 46 minut,
Zagrał później w meczu ze Szwecją pełne 90, no ale wcześniej no też stracił mnóstwo miesięcy w reprezentacji Polski ze względu na kontuzję i też nie grał, więc to też było dość nieoczywiste. No i tak to były takie wybory, którymi nas troszeczkę wtedy, no, na pewno nie spodziewaliśmy się takiej jedenastki, że tak Czesław Michniewicz podejdzie do tego meczu. Oczywiście było trochę inny klimat, tak, no bo jednak nie było tego meczu z Rosją i tak dalej, więc tutaj... No, ale miał tylko jeden mecz na jakiekolwiek eksperymenty ze Szkocją, to Michał Probierz już miał tych meczów 4, plus baraż z Estonią to już 5, czyli jest bogatsze o pewne doświadczenie, prawda? Nie jest to pierwsze... Tak, ale wiesz, do czego zmierzam, że generalnie no, upieranie się przy tym samym, jeżeli ktoś ci popełnia błąd, no to dla mnie to jest średnio logiczne. Okej, no możesz budować tego piłkarza i tak dalej, tylko ja sobie sięgam pamięcią do październikowych powołań Michała Probierza, to tam z tego co pamiętam, to Jana Bednarka w ogóle w kadrze nie było, więc to nie też było. Nie jest tak, że Jan Bednarek od początku był takim, nie wiem, liderem czy pewniakiem w ogóle wśród powoływanych zawodników przez Michała Probierza. Nie, nie. Dlatego no my szukamy. My cały czas szukamy. To nie jest tak, że my dzisiaj powiemy, że pewną trójką z tyłu jest Bednarek, Dawidowicz i Kiwior. No nie jest pewną, bo ostatni mecz ze Estonią pokazał, że ta trójka też potrafi popełnić błędy. Marek Marciniak, nasz trener analityk, który wczoraj bardzo ciekawie pewne rzeczy trochę pokazał nam Estonię, ale dużo wniosków miał w kontekście meczu z Walią już. Mówił, że jest to taka rozgrywka między trenerami, prawda, tymi tutaj dżentelmenami, których eksponujemy na tablicy, Robert Page i Michał Probierz. Dzisiejsza konferencja prasowa. Page tak troszeczkę po ludzku powiedział, skłamałbym, gdybym powiedział, że się nie denerwuje. Przecież jestem tylko człowiekiem, jednak piłkarze wyglądają na bardzo zrelaksowanych i to mnie uspokaja. Ja tak popatrzyłem, słuchaj, na jego CV, on obejmuje kadrę jako trener tymczasowy, prowadzi drużynę pierwszy raz, no już ponad 3 lata temu. Zobacz, też 42 mecze w roli selekcjonera Walii, 40 chyba trzeci mecz będzie z Polską. Prowadzi w meczu z Stanami Zjednoczonymi 0-0, to jest 12 listopada 2020. No ale co się dzieje później? Słuchajcie, później on gra Euro 2021 i to Euro jest ciekawe dla Walii, bo jest remis ze Szwajcarią, wygrana z Turcją, porażka z Włochami w grupie, ale awans do 1/8 finału, przegrywając z Duńczykami 0-4, tak? Ale okej, rozumiem, że wyjście z grupy dla Walijczyków jest czymś ciekawym. On później prowadzi drużynę w 2022 roku w play-offach już. Ogrywa Austrię. Zapominamy, oczywiście to była troszeczkę inna Walia, bo jak patrzę na skład, gdzie jest Bale czy Ramsey, tak, czy Hennessy w bramce, no to myślę sobie, że troszeczkę inna Walia. Wiesz, Rocco, to jest wszystko o Bale. Gareth Bale jest najlepszym graczem walijskim wszechczasów pewnie. No John Charles, który doprowadził ich do mundialu w 1958 roku, i grał dla Juventusu w Turynie, to też był wielki swych lat, ale to te największe dwie postacie walijskiej piłki nożnej i w barażach ostatnim razem mieli Bale'a. Ja myślę, że Bale ma dwie bramki z Austrią, a później oni po kilku tygodniach w czerwcu, po tym meczu we Wrocławiu z nami w Lidze Narodów, przecież grają decydujący baraż z Ukrainą. Mają trochę szczęścia tam też w tym barażu, prawda? Ostatecznie gol pada po samobójczym trafieniu Jermolenki, ale tam też po akcji Bale. Tak, właśnie to strzał, który był skierowany, odbił się szczęśliwie dla Walijczyków, ale strzał mimo tego. Ale też nie tylko Bale, ale Aaron Ramsey. Ta cała historia kwalifikacji Walii na te turnieje Euro i Mundialu ostatnich lat to Bale i Ramsey. Aaron Ramsey ma kłopoty teraz wielkie z kolanem, tylko dopiero ostatnio powrócił do gry z Cardiff City. Był na ławce nieużyty w czwartek z Finlandią. Do niedawna to było niewyobrażalne, żeby mieć walijską drużynę, która by mogła osiągnąć sukcesy bez Bale'a i bez
Ramsey'ego. I też oczywiście bez Ryana Giggsa, który Ryan Giggs też jeden z wielkich graczy brytyjskich, ten wspaniały skrzydłowy Manchester United, nie osiągnął jako piłkarz z Walią tyle, ile osiągnął dla klubu swojego wielkiego, ale pod kierownictwem Alexa Fergusona był jednym z tej wielkiej drużyny Manchester United tych wielkich lat. Ale jako trener to oczywiście wpadł w te kłopoty prawowe przestępstw i musiał oddać kierownictwo kadry. Co Walijczycy bardzo dobrze zrobili, że różnica w tym była, że Page był częścią sztabu Giggsa, więc gracze już znali Page'a. Page już też pracował z młodszymi graczami. I było wiadomo, że Bale odejdzie, Ramsey nie będzie tak regularnie grał i inni starzeją się, kończą kariery, więc będzie czas zmiany. Więc na przykład Page nie jest pod tą samą presją, może jak Probierz, który się jeszcze nie sprawdził, bo zawsze było przyjęte, że będzie okres zmiany dla Walii, gdy młodzi gracze będą się musieli wyrobić. I Page ma w dalszym ciągu jeszcze 2 lata kontraktu do następnego mundialu. Kazimu, to ja przerwę tylko jedną rzecz uświadomię. On wkracza za Giggsa mecze numer 8, 9, 10, 11 za jego kadencji, tej tymczasowej, to są mecze na Euro 2021, prawda? Później awansuje na mundial po tych barażach, prawda? Eliminując Austrię i eliminując Ukrainę. Na mundialu gra ze Stanami Zjednoczonymi 1-1, z Iranem 0-2 i z Anglią 0-3, trudno. I rozumiem, że zaczyna się wielka przebudowa, ale zarazem duże zaufanie przez to, że wyszedł po tych barażach, pojechała Walia na mundial, drugi raz w historii dopiero Walia pojechała. No właśnie. No właśnie. Tam czekają 58 do 20. Mimo, że nie awansowali z grupy, rozumiem, że to jest przyjęte na dużym spokoju. Ten mundial był okropny. Walii mundial był bardzo, bardzo marny. I co najważniejsze, że zostali wyeliminowani przez Anglików, co na ogół nie wybaczają graczom i trenerom. Ale kłopot był Bale. Bale nie był w pełnej kondycji już, prawie już kończył karierę, no oczywiście parę tygodni po mundialu, ogłosił, że właśnie wycofuje się z dalszej gry. Ale Page czy jakikolwiek inny trener, kto by zostawił Garetha Bale'a, jeden z wielkich graczy Real Madrydu, zwycięzca Ligi Mistrzów kilkakrotnie. Jak zostawić jego poza drużyną walijską, która nie ma innych graczy tego poziomu? Więc grali z Bale'em. Bale strzelił ich jedyną bramkę na tym mundialu w Katarze. Wszyscy już może przyjmowali, że oni byliby lepszą drużyną bez Bale'a wtedy, ale ta przebudowa, zastąpić takiego gracza, to jest prawie niemożliwa i nie mają takiego gracza w tej chwili. A Polacy mają. Ja myślę, że tutaj jedna z różnic pomiędzy nami jest, jak ja jestem na Wyspach poza Polską i śledzę kadrę z takiej odległości raczej niż z bliska, tak jak ty, Roko i Paweł, to co ja widzę, to ja wiem, że Robert Lewandowski ma 35 lat, ale to jest też jeden z najlepszych snajperów wszechczasów, nie tylko Polski, ale europejskiej piłki nożnej. I dalej gra i jest tam dla reprezentacji. Wojciech Szczęsny Juventusu Turyn, to też, żeby utrzymać pozycję bramkarza w czołowej drużynie włoskiej, to nie jest małą rzeczą. Jak nie ma pewności w swoich obrońcach, ile się zwala winę na Wojtku. On na ogół bardzo dobrym organizatorem jest. Umie mówić, wystawiać swoich obrońców, więc może ta obrona jednak lepiej działa z Wojtkiem, niż by była bez Wojtka. I taki Zielu, który na tyle lat czekaliśmy, żeby się wyrobił, mistrz Włoch, zwycięzca Serie A teraz, kluby tak jak Jurgen Klopp bardzo chciał jego kupić do Liverpoolu, Internacional teraz bierze go. To są gracze naprawdę wysokiego poziomu.
Nikola po lewej stronie też, można powiedzieć, Kiwior też po lewej stronie. To są gracze, którzy, młodzi gracze, którzy się naprawdę wyrabiają teraz na wysokim poziomie, grając dla Romy, Arsenalu. To Walia nie ma tych takich graczy i Robert Page, jakkolwiek ma kadrę, która wierzy w nim i jest w dobrym nastroju pod tym trenerem, to on nie ma takich graczy, takiego poziomu. Może, nie wiem, może byśmy nie powinni tak mieć tyle nadziei graczy, ale to są znakomici gracze, którzy, jak oni są w dobrym nastroju, ta grupa Polaków, to oni powinni tutaj mieć przewagę. To panie Kaziu, ja tylko bym jeszcze o jedną rzecz dopytał, w zasadzie jednego piłkarza. A Aaron Ramsey to jest piłkarz, który stracił wiele miesięcy, wiele lat w zasadzie z uwagi na swoje kontuzje. Ja pamiętam, że była taka sytuacja, gdzieś mi się to mignęło, że on w trakcie eliminacji nawet z drużyną, będąc kontuzjowanym, poleciał chyba gdzieś, no nie wiem czy nie do Erywania, na mecz z Armenią, żeby być blisko. Czy to jest właśnie taki piłkarz, który jest przedłużeniem ręki trenera, ręki selekcjonera, że to jest taka prawa ręka Roba Page'a? No bo on, jego powołanie, tak jak ja sobie przyjrzałem, kiedy ogłosił Page kadrę na te mecze barażowe, no to tak widziałem, że Walijczycy różnie do tego podchodzili, a bo on dopiero przecież wrócił po kontuzji, no ale padało mnóstwo takich komentarzy, że okej, on może piłkarsko dużo nie dać, ale jeżeli chodzi o budowę tego zespołu, taki mental odpowiedni w szatni, to Aaron Ramsey jest absolutnie nieoceniony. Absolutnie, to jest gracz, który jest bardzo ceniony, nie tylko w Walii, ale w Arsenalu. Arsenal ściągnął jego na ostatnim meczu siebie Ligi Mistrzów, gdy musieli nadrobić stratę z meczu na wyjeździe z Porto w ostatniej 16 Ligi Mistrzów i mieli Ramsiego odwiedzającego ich w szatni, więc to jest gracz wielkiego doświadczenia, który ma pewne stanowisko w piłce nożnej, specjalnie w piłce nożnej walijskiej, ma dużo respektu, ma tą powagę, którą i rozeznanie, nawet jak już miał te kontuzje, mniej biegał, to był znakomitym liderem, organizatorem i absolutnie jest trenera graczem na boisku. To jest, może już jest półtrener nawet i pewnie w przyszłości będzie. Tylko po on bardzo walczył ze zdrowiem, żeby powrócić właśnie na te baraże. Od września nie grał zeszłego roku. Leczył te kolano, leczył, żeby właśnie wrócić na te baraże i był na wystarczająco zdrowiu, żeby powrócić do drużyny Cardiff City, ale tylko ledwie. Więc oczywiście nie mógł być ryzykowany z Finlandią. Czy będzie ryzykowany z Polską? Może pewnie nie, ale był wystarczająco uważany, że jako ważny głos, jako do dyskusji, do wykonania tego, co trener chce, żeby być na ławce rezerwowych i pewnie znowu tak będzie jutro. Nawet jak nie będzie grał, to w szatni jest kluczowy. Mówi się, że no oczywiście, że Jan Bednarek jest jeden z tych, który jest ważny w szatni polskiej. Oczywiście Wojciech Szczęsny jest jeden z tych wielkich głosów w tej szatni. Innych się straciło, Glika, Krychowiaka, tych ważnych głosów, więc te głosy są potrzebne, te postacie są ważne w szatni. Ramsey bez kwestii, tak jak mówisz Paweł, jest tą postacią dla Walii. W dalszym ciągu kapitan Walii Page'a, mimo że nie może grać. Słuchajcie, to ciekawy wątek, ja tak jeszcze pokażę, bo mówiłeś o Robercie Lewandowskim. Robert Lewandowski wzbudza wielkie emocje. Koledzy z Kickera też, prosząc o komentarz przed meczem Walia Polska, dzwonią do mnie i do korespondenta z Walii, ale też na pierwszym planie jest jednak Robert Lewandowski, który mówi, że za nim trudny czas, nawiązuje do tej relacji, do tego pytania o relację z Michałem Probierzem. Pejcz dzisiaj pytany o Lewandowskiego mówi: Lewandowski i koledzy są dobrzy, ale naszym też niczego nie brakuje. Myślę, że obecny zespół ma więcej zdrowia niż ten w Katarze,
a młodsze nogi robią swoje, co pokazała Kanada, USA czy Maroko na mundialu. Coś tu jest, ja odmłodził drużynę, nie? Też, żeby nie było, on docenia Lewandowskiego, mówi fantastyczny gracz, darzymy go na szacunkiem, na tym koniec, tak? Przeanalizowaliśmy jego grę, pokazaliśmy naszym obrońcom jego mocne i słabe strony. Dla mnie, wiesz co, kluczem będzie, czy będzie drugi napastnik. Ja jednak jestem absolutnie za tym, żeby był drugi napastnik obok Lewandowskiego, nie? Bo to jednak pozwala inaczej też, rywal inaczej cię traktuje. Nie będzie tego cały czas sandwicha, wiesz, lewy w sandwichu tych dwóch Walijczyków, którzy się tam przykleją do niego i będzie fizyczna walka. Ja uważam też, że wielka rola jest jakby Lewandowskiego w kontekście właśnie fizycznej walki, mentalnej. To, co z tym Szwedem robił w Chorzowie. Pamiętasz, co go wyrzucił za bandę i pokazywał, że on nurkuje Orsato. Notabene Orsato też sędziuje. No. To jest to szczęśliwy sędzia. A jakie jest bieg okoliczności, że właśnie, że ma, żeby mieć tego samego sędziego, jak w ostatnim barażu dwa lata temu? No właśnie. Natomiast popatrzyłem na wypowiedzi, Kaziu, ty byłeś dzisiaj na konferencji Michała Probierza? Jak patrzysz na to, co mówił? Jego analiza taka, rozumiem, że pobieżna, ale chyba trafia w punkt. Walia zespół oparty na dobrym wybieganiu, wychodzeniu z kontrami, wahadłowi grają bardzo ofensywnie. Będziemy starali się wyeliminować ich atuty. On też mówi takie zdanie, najważniejsze będzie narzucanie swojego stylu gry. Już nieraz mówiłem, że meczów finałowych się nie gra, wygrywa to, co Paweł przytaczał na początku. Mamy swoją strategię i zobaczymy, jak zareaguje na to drużyna Walii. Ja się akurat spodziewam ataku od pierwszej minuty Walijczyków, bo oni tak próbują rozegrać te początki meczów. Szybko. A później oddają jakby pole gry, nie? To trochę tak jest. Później wykorzystują tą szybkość tych swoich piłkarzy, o których wspomniałeś, czy Brooksa, czy Wilsona, czy Johnsona. Oczywiście jak można, to chce się zrobić, ale oni nie mają wyboru, bo z powodu trybun na stadionie. To, co się dzieje przed meczem, te wielkie emocje hymnu walijskiego, czy ten mecz będzie zadecydowany, że moneta padła po stronie walijskiej raczej niż polskiej, że Walia jest gospodarzem tego meczu, Polska gościem. Walia gra w tym mniejszym klubowym stadionie Cardiff City raczej niż na wielkim narodowym stadionie rugby Millennium Stadium, gdzie finał Ligi Mistrzów był grany 7 lat temu, bo chcą mieć intensywność atmosfery, żeby była ta pasja nie rozbita po wielkich trybunach, ale skoncentrowana na mniejszych. I na przykład przestali grać muzykę hymnu narodowego. Pozwalają, żeby publiczność i gracze razem śpiewali hymn narodowy i są łzy dosłownie na stadionie. To jest piękny hymn i bardzo ich wzrusza i oni są bardzo wtedy zmobilizowani do gry od początku, ale prowadzili 1-0 i Finlandia zdołała zaciszyć ten stadion. I Polska utrzymaniem piłki i uspokojeniem tego szumu walijskiego też to będzie mogła zrobić. I nerwy, napięcie może nie będą widoczne na ławce czy na boisku, ale będą na trybunach i kibice troszkę mniej tego śpiewania, dopingowania mogą wtedy w tym nerwowym stanie zrobić. Jak Finlandia to zdoła zrobić, to Polska też powinna, ale trzeba przetrwać te otwarcie gorące, bo jest to niemożliwe, żeby inaczej zagrali po tym pobudowaniu przedmeczowym. Ale mają tą szybkość, chcą użyć, jak gracze nie są na to w obronie przeciwnika przygotowani, na tą szybkość. I to nie jest tylko szybkość biegania, ale szybkość podawania. Podanie, jedno po drugim. I to wyszło im z Finlandią, strzelili na początku pierwszej połowy i na początku drugiej połowy także. Ale mam nadzieję, że bo to się stało w półfinałach, to Polska na to będzie gotowa i też na wolne strzały.
bo kornery, te rzuty rożne. Różne fragmenty gry, tak? Po prostu. To są wielkie momenty dla Walii, bo jak uważają, że mogą z tego za każdym razem skorzystać. Jeszcze rzuty z autu trzeba też uważać, bo też widziałem taką analizę Przemka Łagodzinnego tych autów, to jest naprawdę dużo. Statystycznie nawet mają więcej sukcesów niż z kornerów, ale na przykład zdołali strzał wolny strzelić Finlandii, bo ich napastnicy otworzyli mur Finlandii i Nico Williams to zdołał wykorzystać. Nie można takich błędów w obronie robić i to trzeba wyeliminować ponad wszystko. W ogóle 5 minut jeszcze transmisji przed nami, twoja puenta z kolei. Wiesz co, ja tak sobie patrzę, dwa ostatnie mecze, no to Walijczycy strzelali gole w trzeciej, w siódmej minucie, więc przed własną publicznością. To jest kurczę, no mega otwarcie, tak? I to takie no dość no znaczące, bo z drugiej strony mi się od razu nasuwa pytanie, jak Polacy będą w stanie ewentualnie odpowiedzieć na ten napór, czy dadzą radę, czy dojadą pod względem mentalnym, a no, tfu, jeżeli jako pierwsi stracą gola, czy będą w stanie odwrócić losy spotkania, bo ja tak próbuję sięgnąć pamięcią, to kurczę, no dawno nie było takiego meczu, gdzie my straciliśmy pierwsi gola, tak, i później wygraliśmy to spotkanie, to pewnie zaraz mnie ktoś tutaj skontruje na czacie, ale tak w tej ostatnich miesiącach wydaje mi się, że czegoś takiego nie było. I tutaj mam takie obawy, jak ci piłkarze wejdą w takich meczach, w takim meczu, gdzie naprawdę no, grasz z nożem na gardle cały mecz, całe 90 minut, że kiedy wiesz, że każde zagranie może być decydujące. Widzieliśmy losy meczu, wydaje mi się, że z Walijczykami we Wrocławiu. Przegraliśmy 0-1 i wygraliśmy 2-1. Tak. To był czerwiec 2022. Natomiast mamy duży problem z tym. Wiesz, pamiętaj jedną rzecz, my też jesteśmy strasznie doświadczeni. Praga, sam początek, 0-2, po 7 minutach było 0-2, prawda? I Kasz opuszczający boisko i przegraliśmy bez dwóch zdań 1-3. Kiszyniów, niby mieliśmy 2-0, a przegraliśmy mecz 2-3, tak? Tirana, 0-2 przegraliśmy ten mecz. Także no, to są straszne doświadczenia wyjazdowe i zobaczcie, ja nie mówię o jakichś potęgach, tak? Mówię o drużynach niebezpiecznych, no. Chociaż Mołdawia, no nie wiem. No Mołdawia, niebezpieczna, Roko. No. Szanujmy naszych widzów. No właśnie. Nie, no to widzicie, dlatego tym bardziej obawiam się tego początku meczu i reakcji drużyny na to, co się zdarzy, tak? Dlatego mi się marzy taki mecz trochę, wiecie co, na zero. Jak ja bym miał prorokować, dzisiaj mnie bardzo wielu ludzi, byłem na SGH-u, miałem takie spotkanie ze studentami w ramach Dni Sportu na Szkole Głównej Handlowej i typowanie wyniku, czasami można się pobawić, mi się marzył taki wynik 1-0 gdzieś, Piotrowski albo Lewandowski jako strzelec tej jedynej bramki, zamykamy na 0, coś jak było, wiesz, za Michniewicza, co Świderski strzelił, nie? Bramkarz tu musi też pomóc w tym meczu, no, Bednarek nie może zrobić błędu, no to wszystko, drugi scenariusz mi się... Jak nie zagra, to nie zrobi błędu, Roko, no, prosta kalkulacja. No właśnie. Wtedy zagrał jakoś, dał radę. No wiesz, wtedy, nie wiem, innej formie może był. Ja wam powiem, że strasznie dużo bramek traci Southampton. Ja nie oglądałem tych bramek, ale rozmawiałem z Wojtkiem Pielą dzięki Pawłowi kilkanaście dni temu tutaj na Prawdzie Futbolu i on akurat widział dużo tych bramek. Wiecie co, Bednarek ma jedną rzecz. On ma 55 meczów w reprezentacji. Już ogromne doświadczenie, czy z Polskiej Ligi, czy z Premier League, czy z Championship, no i reprezentacja, 55 meczów, wow. Natomiast on czasami, na przykład Tomek Hajto patrzy na niego i mówi tak, Roku, zobacz, on się nie przez to ramię obraca. On na przykład robi taki błąd, że wiecie, zamiast się obrócić tu i iść od razu, to on gdzieś się robi ruch taki, traci ułamki sekund w decydujących momentach. To, co powiedział Kaziu, ja też wydaje mi się, jeśli będzie moment taki, że oni nam oddadzą piłkę, to boję się tego podchodzenia wyżej naszej linii obrony, nie? Bo wtedy ta wolna przestrzeń przy stracie, przy tym agresywności Walijczyków, jeśli oni odzyskają piłkę w środku pola,
to oni będą wrzucać do tej trzeciej strefy piłkę i to wtedy jest gonitwa, szybkość odgrywa ogromną rolę wtedy, prawda? To wiesz co, Roku, ja jeszcze bym wrzucił tutaj tak na bęben, jeżeli mam jeszcze chwilę, jak w tych kluczowych meczach grała Cracovia za Michała Probierza, bo no nie wiem, w finale Pucharu Polski, który później Pasy wygrały, to wydaje mi się, że jednak tam nie było takiej no, od początku gdzieś chęci dominacji, tylko raczej takie spokojne wchodzenie w mecz. No mecz ze Estonią, okej, trochę inny scenariusz, ale też przeciwnik o kilka klas niżej notowany, więc ja jednak zakładam, znaczy kurczę, no trudno powiedzieć, no to będzie mecz taki, gdzie na początku musisz się zameldować rywalowi i pokazać, że masz w sobie super energię, że masz naprawdę no taką chęć, no to nie tyle wygrania meczu, co po prostu wygrania bitwy i tak naprawdę no tutaj no mam taką nadzieję, że gdzieś przetrwamy ten napór z tych pierwszych minut, a później będziemy w stanie gdzieś wykreować tę jedną sytuację. Na czasie Simon, dogrywka nas zabije, jeśli wytrwamy. Ale z drugiej strony ci Chwalejczycy też nie grają w pierwszych składach swoich drużyn niektórzy, nie? To każdy to jest akurat no, też pocieszenie. To jest wróżenie z fusów. Trochę wróżenie z fusów, aczkolwiek wiesz, pamiętaj jedną rzecz też, ja sobie myślę, że jeśli nie grasz regularnie w klubie, bardzo trudno zagrać 120 minut w odpowiednim tempie, na odpowiednim poziomie, nie? A to tempo, pytanie, na ile Walijczycy będą w stanie forsować to tempo, oni sami też w trakcie tego spotkania. Ale wydaje mi się, że oni bardziej niż my, ale to może się mylę, mam nadzieję, że się mylę. Natomiast mam nadzieję, że się nie mylę co do wyniku i tej prognozy, że jednak wygramy chociaż 1-0 albo 1-1 i karne. Co byście powiedzieli na taki scenariusz? 1-1 i wygrane karne powinieneś dodać. No to każdy scenariusz ja biorę w ciemno. Szczena łapie wszystko, no w zęby łapie te strzały. No, także Szczena to akurat wie, że jest morderca karnych. Trzeba przyznać, po mundialu ma taki mir, jednak ten Salem al-Dawsari, ta gwiazda Arabii Saudyjskiej, to było jedno. A jeszcze dobitkę obronił, pamiętacie? Raz i drugi, a to, co złapał Messiego, to też fenomenalnie Lionela Messiego rzut karny, więc no jest to morderca karnych. Bo w ogóle to jest też jeszcze jedna ciekawostka, ciekawa historia pewnie na zakończenie, żebyś nam opowiedział o tym gościu. Nie, tylko Walijczycy trenowali na karne, ale mówią, że są przygotowani i pewni, że wygrają bez karnych. Ale Danny Ward, ich bramkarz, nie gra regularnie dla Leicester ostatnio. Chris Metham nie grał regularnie dla Bournemouth, jest rezerwowy, chodzi w grę, gdy inni są skontuzjowani czy zawieszeni. I oni mają w sobie błędy. Chris Metham ma błędy, tak jak Bednarek. Danny Ward może być pokonany. Ja myślę, że jak będą szanse dla Polski i jak mamy gracza tak jak Roberta Lewandowskiego, to powinien wykorzystać. Ja bym miał w nim wiarę i że w takim meczu będzie podobnie ostatecznie jak ze Szwecją w ostatnich barażach. Tylko powiem, Walijczycy w jeden sposób wygrali, bo po raz pierwszy, że my pamiętamy, narodowa stacja radiowa BBC, brytyjska stacja BBC, w dniu meczu reprezentacji Anglii nie będzie nadawać mecz reprezentacji Anglii z Wembley, z Belgami, tylko w tym samym czasie odbywający się mecz Walijczyków, bo jest taki ważny. Walia Polska będzie komentowana na żywo z tylko wiadomościami z Wembley podawanami na radio. I nikt nie pamięta, żeby mecz Anglii nie był komentowany na żywo. Tutaj, któraś z prywatnych stacji pokaże ten mecz, tak? BBC pokaże na jednej ze swoich... Na nie tak, głównej antenie, tak? Mhm. Tak, absolutnie, ale fakt pozostaje, że na głównej antenie BBC zastąpi Anglię Walia tym razem. I druga rzecz, jest sporo emocji tych walijsko-angielskich, więc to jest zwycięstwo Walii nad Anglią. Druga rzecz, oni z tą księżniczką Kate, ona jest księżniczka Walii. I
poprzednio się buntowali Walijczycy, że jak może być Angielka księżniczką Walii, ale teraz, bo choruje i ma swe trudności obecne, to cały naród się też w te emocje wstawia i mówi, musimy wygrać dla księżniczki Walii poza wszystko inne. Mhm, jasne. Więc taka to... Smaczki z tego meczu, ciekawych historii. Panowie, wy jesteście przygotowani, 90 minut zagraliśmy dla Prawdy Futbolu, mnóstwo treści, świetne przygotowanie. Siły na dogrywkę też jeszcze są, więc spokojnie. Panowie, to oszczędzamy siły na jutro, bo widzę, że was rozpiera energia i pewnie byśmy mogli tu do nocy, północy, już do nocy pogadaliśmy, do północy już nie będziemy rozmawiać, ale wielka przyjemność była spędzić ten wieczór z wami. Nasz gość z Londynu, który był dzisiaj w Cardiff, jutro też oczywiście wybiera się do Cardiff, aby na tym Cardiff City Stadium obejrzeć mecz Walia Polska. Kaziu Mochliński, korespondent sportu w Londynie. Zachęcamy też do prenumeraty, czytania regularnie dziennika Sport, bo Kaziu tam jest obecny jako autor. No i Paweł Gołaszewski, mój przyjaciel, który jest dziennikarzem piłki nożnej, ale też twórcą Prawdy Futbolu Ekstra, też Prawda Futbolu główna. Pismo Piłka Nożna, wszyscy powinni prenumerować, wszyscy, każdy... Bardzo mi miło, panie Kaziu, bardzo nam miło w imieniu redakcji. Ja jestem bardzo fanem też, słuchajcie, jestem fanem papieru, bo tu gdzieś piłki nożne mam u siebie tam w sypialni. Ja w papierze oczywiście mam w iPadzie też, ale wolę jednak papier sobie kupić czasami, żeby przy tej kawce poszeleścić i poczytać. Także Kaziu, rzeczywiście nie ma jak prasa drukowana, no ale YouTube też obecny w naszym życiu, w naszej twórczości. Także panowie, dziękuję za dzisiejszy wieczór. No i co, zobaczymy, co nam przyniesie jutrzejszy dzień, 26 dzień marca. Kaziu Mochliński, Paweł Gołaszewski, Roman Kołtoń, zalajkujcie, jeśli się podobało. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie na Prawdzie Futbolu. Jutro wieczorem, bezpośrednio po meczu, nie wiem o której mecz się skończy, ale bezpośrednio po meczu, myślę, że 5 minut po meczu, Prawda Futbolu, Prawda Zybiego jutro. Zbigniew Boniek na Prawdzie Futbolu to już dzisiaj zapowiadam. Bardzo dziękuję.